Hej, witam was na moim kanale, jestem Koszytowca. W dzisiejszym odcinku będą zmiany, które nastąpiły u królików przez ten taki czas, jaki to tutaj nie było. Bo jak wiecie, już nie będzie daily. Tak, filmiki będę się starał co drugi dzień wrzucać. Nastąpiły takie zmiany. To widzieliście, że tu są króliki oddzielone. Ale już został tylko jeden. Ten kolega miał go brać w piątek, ale on zapomniał, że nie ma klatki, że bo teraz we stajni ma króliki, jak to są takie mrozy i we stajni nie miały już miejsca, zapomniał i go nie wziął w końcu. No i go chyba weźmie w tym tygodniu, jeszcze przyjedzie po niego, tak myślę. Tu do góry wam pokażę, też nic nie ma. Króliki zostały sprzedane. Ma tak dużo tego, bo obornika, bo tutaj patrzcie, tu jest same siano było. Tutaj właśnie, bo jak były trzy, to powyciągały wszystko z paśnika i ja im tutaj dościeliłem słomo, żeby nie chodziły tak, żeby te siano nie obsikały i żeby później tam nie jadły go. Tutaj zobaczymy, po jadełku nie zamarzło. Jest teraz godzina po 15, jakoś chyba 10 minut. Rano już były w hodowli tutaj. Po jadełka od marcu brały je do domu. Później były za godzinę je zanieść. Tutaj zamarzły, całe zamarzło to w środku, woda, kulka zamarzła. Tutaj mam worek. Czekajcie. Tutaj dałem jeszcze też taką szmatkę mu dałem, żeby tam cieplej było. Tutaj ten worek na noc jest tak przystawiony tutaj, to tam też tak nie wieje. To podniesiemy tylko. Muszę je i tak nakarmić, że im zaraz damy. Zamarzło? Nie. O, tutaj widzę, kurczę, tu widzę, że zamarzło. Ale zobaczymy, czy kulka. Kulka też, tutaj jest, nie, kulka nie. Jest inne pojedełko z racji, że tamty mi od mrozów pękło od dołu. Jakoś je tam posklejałem, muszę zobaczyć, czy przecieka. Chyba nie. Tutaj nie zamarzło. O. Ja samiczka zawsze kupuję ściółkę, nie wiem, czy ma znowu rój, ale krydziej nie będę. Krydziej nie będę dopiero za tak za 3 tygodnie, pod koniec lutego. Coś się tak trochę agresywna się zrobiła. Zobaczymy, tu wszystko zjadło, tak. A widzę, że tu ich wykopała trochę, no ale. Bo teraz dały im, jak są takim mrozem, żeby więcej witaminy miały. Bo w piątek, w tamtym tygodniu, dałem im sam owies i zjadały wszystko. Teraz w niedzielę dałem ten z mieszanką im, więcej trochę owsa jest więcej, ale więcej owsa i jest ta lucerna, jęczmień i kukurydza i widzę, że wykopują, bo wybierają sobie tą lucernę. Tą lucernę daję, żeby te więcej witamin miały teraz. Ale jednak tej trawy też nie ma teraz. Tu zamknę. O, tu się tutaj się zablokowało od góry. Góry jakimś cudem, ale mu się to tam przeszlifuje to szlifierką. Widzę, że ta też ma pełne. I tak to wygląda. Tutaj się u samiczek się nic nie pozmieniało. Wszystko tak samo. O, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, że obornik jest wybrany. W sobotę sprzątałem.
pustimy do samca. O. O, widzę tutaj samczyk lepiej je teraz, bo w piątek nic nie chciał jeść, prawie w ogóle nie jadł. A teraz widzę, że zjada, dostał z lucerną teraz, no tak zjada w miarę. O. Króliki już są sprzedane, także fajnie jest. Tutaj mam tych nierozłączek też, o nich będzie filmik następnym. A to zobaczycie, nie będę wam zdradzał, co będzie. Także możemy im nawet może dać jeść. Tam widzę, coś wyjada. O. Dobra, także ja. A tutaj mam pomieszane, tak? Takie mieszę na bieżąco, bo wiadra mi się tak skończy. Muszę gdzieś znaleźć jakieś. Tutaj jest tak, patrzcie, czekajcie. Za dużo tej lucerny nie ma, praktycznie wcale. Parę mogę nawet im dorzucić, bo to jest i z dołu jest. A dorzucę im trochę, niech mają. Damy teraz samcowi trochę. Nie za dużo też, żeby zjadł wszystko. Mają wyżny. Tam lepiej tu chyba, będzie wygodniej. No to wiecie, jak to jedno ręko, tak to sobie wezmę, przytrzymię to. Przytrzymię to w drugiej ręce. O, zostanie tyle. Siama im nie dam, bo tutaj mi się skończyło, będę musiał iść na strych. Work i na strych, ale już jutro tam jeszcze mają coś. Czekajcie chwilkę. Dobra, mam ich jeszcze trochę. Dobra, zamykamy. Tutaj te pojdą. Może tę wodę dam później poza nagraniem. Później będę pod koniec lutego obydwie samiczki znowu zakacał. Znowu obydwie, bo to równie. Jak jest w takim odstępie, to te parę dni różnicy, to może być. Jakby jedna, nie daj Boże, by coś zostawiła, Boże. Tego młodego, by coś zostawiła, by nie karmiła, to można przełożyć zawsze coś do drugiej. Może coś, akurat coś się może uratować. Tutaj sobie zajadają. Zamykamy. To już spuszczam, żeby mi tu zimno nie było. A kurde, morda. Ajajajajajajaj, się wysypało. Kurczę. Oj. Zapomniałem, że to jest na podłodze. A, dobra. Wezmę właśnie to pozamiatę i dam do dzikich ptaków to sypnę. Jestem. Tutaj mamy jeszcze. Cię bardzo zdziwiłem, że tutaj 5 samiczek było z tych młodych. Wszystkie były samiczki. Ani jednego samca nie było, wam powiem. Co tutaj jest? Zobaczymy, czy pojadło wszystko. Jest zjedzone tak. Tutaj jakaś kupa. Jest zjedzone większość. Wiadomo, coś tam jest zostawione, ale tam większość to łuski jest. Dobra. Nie zajadał. Tu jeszcze zamknę.
No i tak to wygląda. Młody też za niedługo tu tam idzie. Możemy w sumie temu dołożyć trochę siana. Stąd wszystkim możemy to podokładać trochę, bo tutaj te króliki były 2 dni. Stąd się sprzedały w niedzielę. Wszystkie poszły. W niedzielę obydwa sprzedane. Tutaj nawet owiec trochę zostaw jeszcze. Sypniemy mu tam trochę. Owiec tu został tu. Te tutaj zostały sprzedane we wtorek. Wtorek obydwa. Dobra, to tamto niech tam już jest. To będzie na tyle. To dostawimy. Aha, jeszcze to pojedełko będę musiał wymienić wodę. Dobra, to zaraz zrobię. Sobie zajadę, także to będzie na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Do następnego odcinka, cześć.